Czy masz świadomość? Z każdym dniem maszyny zdobywają nad nami przewagę. Z każdym dniem stajemy się coraz bardziej służebni wobec nich. Co dzień kolejni ludzie zamieniają się w doglądających je niewolników. Co dzień kolejni ludzie poświęcają pracy całego życia sprawie rozwoju mechanicznego życia. Rezultat jest wprawdzie kwestią czasu, ale nikt myślący prawdziwie filozoficznie nie może wątpić w nadejście dnia, w którym maszyny zdobędą zwierzchność nad całym światem i jego mieszkańcami. Samuel Butler. Rola panów i posiadaczy przyrody była ambicją łączącą skrycie konkwistadora, kupca korzennego, bankiera, przemysłowca i naukowca bez względu na to, jak bardzo różne mogą wydawać się ich powołania i cele. Nauka i technika od samego zarania podsycały te wybujałe ambicje i aroganckie uroszczenia. Lewis Mumford. Pora, by człowiek przejął stery. John Glenn. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Mateusz Falkowski, doktor filozofii w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, autor książek Kryteria sprzedajnej manifestacji, o maszynach, tom pierwszy, wiek XVII, filozofia techniki, książki Twórca i perspektywy, prezes Fundacji na rzecz myślenia imienia Barbary Skargi. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Ja tylko skoryguję, że pracuję aktualnie w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobrze. No to korekta jak najbardziej właściwa. Panie doktorze, kim był Lewis Mumford? I proszę odszyfrować też tytuł jego książki Mit maszyny, Pentagon władzy, która ukazała się jakiś czas temu w wydawnictwie PWN. I myślę, że to bardzo dobre, że się to ukazało w Polsce po polsku. Też się bardzo cieszę, że mamy tę niewątpliwie ciekawą pod każdym względem i ważną pozycję po polsku. Sam autor, postać jakoś zasłużona i bardzo ważna w takim amerykańskim życiu intelektualnym. Lewis Mumford, można by powiedzieć, przeżył cały wiek XX. Urodził się w latach 90. wieku XIX, zmarł w 90. roku wieku XX, więc miał okazję przyglądać się wszystkim wydarzeniom, najważniejszym wydarzeniom, śledzić najważniejsze wydarzenia w wieku XX. Tak jak wspomniałem, postać zasłużona, doceniana za życia, bardzo zresztą zajmująca się wielorakimi obszarami, różnymi obszarami, nie tylko zresztą wiedzy, mamy książkę i o Melville'u na przykład, tak, wybitnym pisarzu amerykańskim. W ogóle Mumford zaczynał swoją karierę pisarską, intelektualną, jako analityk, teoretyk, recenzent architektury i sztuki. Dopiero potem zajął się, już gdzieś w latach, powiedzmy, takich międzywojennych, bardziej właśnie historią cywilizacji. Napisał też bardzo cenioną książkę o historii miasta, więc to spektrum zainteresowań było niezwykle szerokie. Był to taki polihistor, jak to się swego czasu mówiło. Takich postaci może w dzisiejszym świecie
nie ma już tak wiele. Co ciekawe, gdyby chcieć szukać jakiejś takiej tradycji, do której, czy której spadkobiercą był Louis Mumford, to trzeba by wskazać na taki, taką plejadę, czy cały szereg, całe mnóstwo pisarzy, czy takiego ruchu intelektualnego amerykańskiego, gdzieś właśnie z wieku XIX. Chodziło o takie nazwiska jak Thoreau, Emerson, Whitman, czyli te postaci, które można by powiedzieć, takiego optymistycznego ducha amerykańskości, ducha wolności, wiary w jednostkę, ale również w egalitaryzm. No i właśnie do tych postaci można by gdzieś przypisać, czy tam szukać pochodzenia, czy źródeł takich intelektualnych, też do pewnego stopnia emocjonalnych Louisa Mumforda. Jeszcze zanim do samego mitu maszyny, może warto wspomnieć, że Louis Mumford właściwie dwa razy w swoim życiu napisał taką całościową historię cywilizacji ze szczególnym uwzględnieniem technicznego wymiaru tejże cywilizacji. Pierwsza książka powstała w latach międzywojennych. Mamy ją również po polsku i to od bardzo dawna, bo przekład został dokonany jeszcze w latach 60. To się nazywa Technika a cywilizacja. No i Mit maszyny, napisany już po wojnie, w latach 60., to jest drugie podejście Mumforda do historii cywilizacji, historii techniki. Odmienne. Na pierwszy rzut oka, o czym być może też najlepiej świadczą ten cytat, znaczy jeden cytat, ale też nastrój, powiedzmy, jaki unosi się nad przytoczonymi tutaj przez pana fragmentami. No więc, że ten mit maszyny do pewnego stopnia można by uznać za bardziej pesymistyczne podejście, czy bardziej pesymistyczną wersję tej historii cywilizacji, historii techniki. Ja bym nazwał bardziej realistycznie. Tak, tak. Można i tak to pewnie ująć. Oczywiście do pewnego stopnia ta przedwojenna wizja, czy jej może jakiś większy optymizm, no, mógł wynikać właśnie z tego, że została napisana no właśnie jeszcze przed pewnymi wydarzeniami, jak Druga wojna, jak zimna wojna. W związku z tym być może Mumford miał pełne prawo jeszcze żywić jakieś nadzieje czy złudzenia. No w każdym razie tutaj oczywiście kluczowe jest to słowo mit w tytule tej drugiej wersji historii cywilizacji i techniki. Mówiąc tak zupełnie najkrócej i tak wstępnie, chodzi oczywiście o pewne nasze przywiązywanie zbyt wielkiej wagi, o może w ten sposób, do rozwoju techniki rozumianej jako zestaw narzędzi, urządzeń, instrumentów pozwalających zaprowadzać, tak, porządek w rzeczywistości, zapewniających kontrolę nad tą rzeczywistością. Przy czym mówiąc o rzeczywistości, mamy na myśli zarówno tę rzeczywistość, no, materialną, świat, naszą planetę, część kosmosu, jak i rzeczywistość społeczną. I to jest jakby pierwsze rozumienie tego słowa czy tego pojęcia mitu.
Czyli właśnie wiara w to, w ten, a drugi w tę potęgę, nazwijmy to, techniki, a drugie rozumienie, z tym pierwszym bardzo ściśle zresztą związane, to jest, ono bardziej by się odnosiło do, już może do nauki i do naukowych rekonstrukcji historii techniki, które to rekonstrukcje i które to naukowe opowieści o historii i rozwoju techniki. Znów taką pierwszorzędną wagę przywiązują do no tej sfery, nazwijmy to narzędziowej. Narzędziowej, źródeł energii, tej materialnej. Da, mamy epokę żelaza, mamy epokę, znaczy epokę brązu, epokę żelaza, epokę kamienia, epokę. Czyli ta materialna i ta narzędziowa strona, która wyznacza nam kolejne etapy rozwoju techniki, no, idąc za tym, tak, rozwoju cywilizacji, z pominięciem, jak próbuje nas przekonać Mumford, z pominięciem całego mnóstwa innych aspektów i wymiarów, pewnie za moment przejdziemy, o jakie chodzi, dalece istotniejszych dla kształtu i naszej cywilizacji, i rozwoju tej cywilizacji. Więc ten mit dotyczy i z jednej strony tej takiej, powiedzmy, potocznego naszego przekonania o randze, naturze i rozwoju techniki, ale dotyczy też, no właśnie, takich naukowych rekonstrukcji dziejów cywilizacji. Tak można by w skrócie jakoś zrekonstruować tutaj sens tego tytułu, tego mitu, tytułowego mitu. A Pentagon władzy? A, bo Pentagon Władzy to w ogóle jest jakby tytuł drugiego tomu właściwie, bo zresztą te tomy dzieli, no, jakieś tam, bo tam ponad kilka lat między ukazaniem się pierwszego a drugiego tomu. Drugi to tam jeszcze w latach 70. Pierwszy tom nosi tytuł Technika i rozwój człowieka, jeśli dobrze pamiętam. Drugi, no właśnie, Pentagon Władzy. No i tutaj oczywiście, jak słyszymy takie dwa słowa, Pentagon, władza, wyobraźmy sobie lata 60., 70., no to czujemy ten ciężar i ten pesymizm, o którym mówiliśmy na początku. Otóż zdaniem Mumforda, ale to już jest jak gdyby punkt dojścia tak naprawdę jego analiz, no, czyli właśnie ten drugi tom, współczesna cywilizacja, w szczególności też cywilizacja w powiązaniu z techniką, no da się, może można by tak trochę metaforycznie ująć, padła w sidła tego tytułowego Pentagonu Władzy, no i ten Pentagon składa się, no oczywiście rozumiemy odniesienie do konkretnej instytucji amerykańskich władz. Natomiast on rzeczywiście składa się z pięciu elementów. No i tam Mumford wymienia także, jest to power, property, productivity, profit i publicity. Czyli tak, gdybyśmy chcieli jeszcze zachować to P, które jest tutaj tak żartobliwie trochę przez Mumforda konsekwentnie utrzymane, to moglibyśmy powiedzieć tak, że chodzi o potęgę, tak, władzę, potęgę, posiadanie, czyli własność, produktywność, czy tam powiedzmy władzę wytwarzania, zysk, profit, no i to publicity, no rozgłos, ale na P to by pewnie byśmy powiedzieli jakaś, nie wiem, poklask na przykład, prawda? Także potęga, posiadanie, produktywność, profit. Poklask to są te elementy, które są
jakby kluczowe dla sposobu funkcjonowania współczesnej, kolejne ważne pojęcie dla Mumforda, współczesnej megamaszyny. No Czyli. właśnie, no właśnie. Pojawia się ten termin w książce, jakby pan mógł odszyfrować, czym jest współczesna maszyna, jakby ją dzisiaj postrzegał autor i z jakich elementów się składa. Tu znowu musimy zrobić krok w tył. To zresztą też jest charakterystyczne, że tej pierwszej opowieści o cywilizacji i technice, czyli tej książce z lat 30. Technika i cywilizacja, gdzie Mumford dokonuje takiej periodyzacji dziejów techniki, dzieli tam na trzy etapy. Eotechniczna, paleotechniczna, neotechniczna. W zasadzie cofa się do średniowiecza, czasów średniowiecza. Natomiast tutaj w tej drugiej opowieści cofamy się właściwie aż do początków ludzkości, aż do paleolitu. Mamy tu sporo hipotez, przy czym co jest istotne, no nie po prostu gołosłownych, dlatego że no, bibliografia pozycji książek wykorzystanych tutaj przez Mumforda jest bardzo obszerna. Można by powiedzieć, że ta książka jest jednocześnie, poza tym, że jest wywodem samego Mumforda, że jest jednocześnie trochę takim zdaniem sprawy z ówczesnego stanu wiedzy, zarówno na temat przeszłości człowieka, pochodzenia człowieka, genezy człowieka, rozwoju techniki, dziejów tej techniki. Mumford no, przekopał ówczesne biblioteki bardzo gruntownie, więc to też warto mieć na uwadze, A wiatr. że jest to też taki rodzaj no, takiego no, znaku czasu i tego, w jakim momencie znajdowała się wówczas wiedza antropologiczna, no właśnie z dziejówki techniki, teorii techniki i tak dalej, i tak dalej. Ja tylko się wtrącę na chwilę, bo nie mogę sobie odpuścić. Ta bibliografia, proszę Państwa, jest po prostu olbrzymia i niesamowita. Nie wiem, kiedy on czytał te książki, ale też polecenia tych książek, komentarze do poszczególnych poleceń przypominają mi komentarze współczesnego filozofa polityki Johna Greya. Sama ta lista książek po prostu imponuje rozmachem i naprawdę Tak. powala na kolana. Tak. I to ja muszę przyznać, że akurat właśnie ta formuła, o której pan wspomniał, czyli takich mikrokomentarzy do przeczytanych książek, no jest po prostu. Znaczy polecałbym każdemu, żeby właśnie ten sposób robić bibliografię, bo to jest bardzo pomocne. No właśnie taki rodzaj, no też zachęty, czy Tak. krótkiej notki. Od razu ona pokazuje, co jest dla autora ważne w tej książce. Nawet jeżeli my znamy tę książkę, to wiemy, co zwróciło uwagę Sagan. Tak. A Wracając. wracając do współczesnej megamaszyny. Tak. Więc jeszcze wracam tutaj do tego zakresu czasowego. Powiedziałem, że Mumford cofa się do paleolitu, jest to bardzo ważne, ponieważ on tam formułuje pewne tezy, takie, czy hipotezy na charakterze antropologicznym wręcz. Natomiast jeśli chodzi o stricte, o ściśle pojętą technikę, to tutaj najistotniejszym momentem, również ze współczesnego punktu widzenia, jest Egipt. Czy Egipt, który funkcjonuje tutaj oczywiście jako troszkę przykład, ale przykład bardzo ważny. To znaczy, ta mega maszyna, to pojęcie mega maszyny, ono właśnie jest związane z pewnym odczytaniem
istoty egipskiej cywilizacji, która, no właśnie, która oparta była na kilku takich składowych elementach, czyli matematycznej wiedzy, no wiedzy matematycznej, astronomicznej, dotyczącej przede wszystkim no, słońca i ruchów słońca, tak, to ubóstwienie słońca jest tutaj istotnym elementem, czyli mamy wiedza astronomiczna, mamy władzę scentralizowaną, tak, czy faraon, który jest jednocześnie półbogiem, mamy biurokrację, czyli no, narzędzie nadzoru i zarządzania czym? No, dużymi przedsięwzięciami technologicznymi, można by pewnie powiedzieć. No, czyli w tym wypadku przede wszystkim oczywiście chodzi o budowę piramid, w którą to budowę piramid są wprzęgnięte ludzkie i nieludzkie. To znaczy mamy robotników, robotników, mamy jakieś narzędzia, mamy tę biurokrację, mamy scentralizowaną władzę faraona, mamy astronomiczną wiedzę, mamy ubóstwione słońce. I to wszystko razem tworzy sprawnie, spójnie funkcjonującą maszynę. Tu mamy pewną tezę postawioną, dość karkołomną, trzeba przyznać, pewną tezę dotyczącą historii techniki. To znaczy, teza Mumforda dałaby się mniej więcej sprowadzić do takiego oto przekonania, że taką pierwszą z prawdziwego zdarzenia mechaniczną, czy właśnie mechanicystycznie pojętą, efektywną maszyną, wcale nie były jakieś pierwsze proste narzędzia, tylko właśnie była ta mega maszyna. Zwróćmy uwagę, mega maszyna, której maszynowość nie jest widoczna, no bo nie zwykliśmy wiązać pojęcia maszyny z takim układem, który składa się z elementów ludzkich i nieludzkich, który składa się no, zarówno z wiedzy, jak i z centralizowanej władzy, jak i tej biurokracji. Oczywiście również narzędzi w sensie tradycyjnym, jak i tych pracujących ludzi. I to jest ten taki w historii techniki bardzo ważny etap, stanowiący, zdaniem Mumforda, wręcz wzór i model dla późniejszych, dalece późniejszych, już takich tradycyjnie pojętych maszyn, no właśnie, mających działać równie sprawnie, efektywnie, ucieleśniających pewną wiedzę zarazem, jak ta społeczno-materialna mega maszyna egipska. I teraz, zbliżając się do naszych czasów, powiada Mumford, tu jeszcze mamy taki etap pośredni, czyli czasy nowożytne. I jak złośliwie, trochę żartobliwie powiada Mumford, takie ponowne odkrycie Boga Słońca, za które był odpowiedzialny nasz Kopernik, o którym zresztą Mumford gdzieś w pewnym momencie pisze, że był większym Egipcjaninem, czy lepszym Egipcjaninem, aniżeli Ptolemeusz. No dlaczego? No właśnie dlatego, że znowu oto w centrum zainteresowania, czy w centrum tego kosmosu, świata, znajduje się Słońce. Znowu mamy do czynienia z ogromnym postępem. Oczywiście to już nie jest zasługa Kopernika, ale kolejnych wielkich, tak, naukowców, tak, badaczy, filozofów przyrody, zmatematyzowaną wiedzę. Również mamy powrót do scentralizowanej władzy, no bo chodzi tu oczywiście o monarchie absolutne, które za moment, tak, gdzieś w wieku
powiedzmy XVII, będą dominującą formą władzy na kontynencie europejskim. Tu znowu tak, no nie jest przypadkiem, że Ludwik XIV był nazywany tak królem słońce. No i mamy jeszcze na dodatek tak też stopniowy rozwój państw nowożytnych z ich biurokratyzacją, do tego aparatem karnym, wojskiem, armią, której znowu to akurat teoretycy zarządzania czy historycy zarządzania też bardzo często zwraca się na to uwagę, że armia jest, czy była, powiedzmy sobie, takim no jednym z pierwszych jedną z pierwszych takich organizacji czy instytucji, no, która wymagała takiego no, sprawnego aparatu zarządzającego, czy właśnie logistyki, można by powiedzieć, że właśnie tam po raz pierwszy no, to coś, co my dzisiaj nazywamy właśnie zarządzaniem czy managementem, się sprawdzało, czy się kształtowało. W tej swojej pierwszej książce zresztą tam Mumford jeszcze dorzuca średniowieczne klasztory, które, jak wiadomo, były takimi troszeczkę, no, takim czymś na kształt takich prefabryk, zakładów produkcyjnych. No i teraz wracam do tej opowieści. Teraz w tym okresie powojennym, pamiętajmy, tak, jest zimna wojna, mamy post drugowojenne, ale jednak zmilitaryzowane społeczeństwa. No tutaj oczywiście no to, ta rywalizacja Ameryka ZSRR czy Stany Zjednoczone ZSRR, oczywiście ona się gdzieś tam wysuwa na czoło. No i no to wtedy, prawda, w latach, tam, w późnych latach 60. Mamy te pierwsze takie rozpoznania kompleksu przemysłowo-militarnego, czy tego establishmentu wojskowego. Mamy tę figurę, tak, prezydenta. Mamy oczywiście naukę, przy czym w tym wypadku chodzi o naukę oczywiście też zmatematyzowaną, chociaż już bardziej taką mikronaukę, no, po odkryciach, prawda, mechaniki kwantowej. Jeszcze w okresie przedwojennym, czy w pierwszej połowie XX wieku. No i przede wszystkim, i to jest taka naczelna figura, czy taki obiekt, można by powiedzieć, który jakby streszcza ten nowy kształt megamaszyny, no jest oczywiście bomba atomowa. Ta bomba atomowa, projekt Manhattan, czyli znowu ten sojusz, tak, najbardziej zaawansowanej nauki, jaką aktualnie, czy w tamtym czasie dysponujemy, no z władzą, wojskiem, władzą scentralizowaną, wojskiem. No i tutaj ktoś mógłby zapytać, gdzie jest to społeczeństwo? Tutaj u Mumforda jest, może pojawia się więcej takich jakby hipotez na przyszłość. Też pod tym względem jest dosyć ciekawa książka, jeżeli ją czytać tak, no właśnie z dzisiejszej perspektywy. Ona jest czasem aż no, jakoś taka wstrząsająco prorocza, bo oczywiście lata 60., czy ten okres powojenny, to oczywiście są jakieś tam początki teorii informacji, początki czy pierwszych komputerów. I one już tutaj dla Mumforda są istotne. Są istotne. To znaczy, on zauważa to przejście w stronę jakby miniaturyzacji. Prawda? No właśnie, ja wspomniałem tutaj, można by powiedzieć, że ta nowa mega maszyna jest jednocześnie na pewnym poziomie mikromega maszyną. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz.
Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Ta współczesna megamaszyna ma też ten wymiar mikro albo wymiar cyfrowy. To jest niezwykle istotne dla... Wspomniałem o tym, że ta egipska megamaszyna, ta pierwsza megamaszyna składająca się z elementów ludzkich i nieludzkich, ona z uwagi na swoje no właśnie potężne rozmiary, wykraczające poza taką perspektywę jednostkową, była niewidoczna. Powiada Mumford, współczesna megamaszyna, ta właśnie, ta, która wiąże ze sobą te współczesne elementy, prawda, to właśnie tą zaawansowaną naukę, mamy ten projekt Manhattan, mamy kompleks wojskowo-przemysłowy, ona jest niewidoczna również, no jest, będzie niewidoczna z uwagi na ten wymiar cyfrowy czy komputerowy. Co zresztą gdzieś staje się okazją dla Mumforda do sformułowania takiego, no ma taką czasami tendencję do formułowania, jak powiadam, dość takich karkołomnych, ekstrawaganckich tez czy hipotez, gdzieś skojarzenia tej nowej megamaszyny, no właśnie, też z pewnego rodzaju pojęciem boskości, no bo jeżeli coś jest niewidoczne i wszechobecne, czyli w tym wypadku tak, sieć komputerowa, gdzieś oplatająca całą Ziemię, to właśnie w pewnym sensie spełnia ona warunki, tak, czy spełnia ona warunki tego pojęcia boskości. No ale to powiedzmy możemy sobie tak na zasadzie może takiej bardziej anegdoty tutaj z tej książki przytoczyć. No tak czy inaczej te elementy pozostają tutaj bardzo podobne. Tak? To właśnie scentralizowana władza, ta zaawansowana, zmatematyzowana wiedza, biurokracja, czyli ten element nadzoru, koordynacji, zarządzania, no i te mega przedsięwzięcia. Tutaj budowa piramid i projekt Manhattan wzajemnie sobie odpowiadają. No dobrze, to idźmy dalej. Ja zacytuję fragment książki. Tak zwana zaawansowana myśl, zarówno naukowa, jak i techniczna, w lwiej części poświęcona jest sposobom tuczenia maszyny przez wprzęganie w jej mechanizmy kolejnych ludzi, a nie przejawia ani krzty troski o to, co zostanie z życia człowieka, jeśli nie powstrzyma się tego procesu. Koniec cytatu. Tutaj mi się nasunęło takie pytanie, kim są kapłani współczesnej megamaszyny? Kto karmi maszynę? Troszkę o tym już powiedzieliśmy sobie, tak jak egipscy kapłani panujący, pamiętajmy, wiedzą ezoteryczną, tak? Wiedzą utajnioną. No, znów ta paralela z projektem Manhattan, którą tworzy, czy którą rekonstruuje Mumford, no ona tu sama się nasuwa, prawda? To znaczy, no mamy tych najbardziej zaawansowanych naukowców, którzy dysponują utajnioną wiedzą, tajną wiedzą, ezoteryczną nie tylko z uwagi na swoją trudność, ale również z uwagi na no jej polityczne znaczenie, po prostu polityczne, wojskowe znaczenie, więc pewnie idąc tutaj za Mumfordem, trzeba by wskazać akurat w tamtym konkretnym momencie zapewne tych naukowców, którzy
No właśnie współpracowali czy pracowali przy tym projekcie, ale gdybyśmy chcieli trochę wykroczyć poza eksplicite sformułowaną przez Mumforda hipotezę czy paralele, no to oczywiście istnieje sporo takich pozycji, badań, książek, które, no pierwsza jaka przychodzi na myśl to jest książka Sheldona Krymskiego, tak? Nauka skorumpowana, gdzie no właśnie zwraca się uwagę na dość trudną, o może tak nazwijmy to neutralnie na razie, dość trudną pozycję współczesnej nauki, która można by powiedzieć, jest zmuszona krążyć pomiędzy, przynajmniej pomiędzy trzema takimi instancjami, to znaczy no, z jednej strony uniwersytetem, czyli tym miejscem otwartej debaty na temat tworzonej, czy no, tworzonej wiedzy, tak, odkrywanych prawd, z drugiej strony rynku, no i nie wiem, jeżeli bierzemy pod uwagę medycynę na przykład, no temu głównie, czy temu między innymi jest poświęcona właśnie wspomniana przeze mnie książka Nauka skorumpowana, czyli tym naciskom rynkowym, a z trzeciej strony, no naciskom ze strony czynników, nazwijmy je politycznych, czyli no władzy, oczywiście czasami trudno rozróżnić władzę ekonomiczną od władzy politycznej, one też ze sobą gdzieś tam wchodzą w jakieś bardzo złożone zależności, więc ta sytuacja nauki współczesnej zapewne nie jest no właśnie prosta czy łatwa, jeżeli weźmiemy pod uwagę nawet kwestie zarobków, no po prostu czasami lepiej po prostu odejść z uczelni i pójść do biznesu. Zresztą no to takie najświeższe przecież wydarzenia z obszaru badań nad sztuczną inteligencją. Instytucja, która no pierwotnie powstała po to, aby no właśnie rozwijać technologię AI dla ludzkości, tak? No, być może za moment stanie się przedsięwzięciem, jak to często bywa w przypadku przedsięwzięć z Doliny Krzemowej, wyłącznie biznesowym, ale to oznacza, bo to biznesowość tego nie jest może najgorszą rzeczą, raczej chodzi o to, czy mamy do czynienia ze swobodnym obiegiem wiedzy. To znaczy, to zdaje się profesor Andrzej Dragan, który ostatnio bardzo często się wypowiada na temat właśnie AI, chociaż sam jest fizykiem zajmującym się mechaniką kwantową. Gdzieś właśnie podczas jakiegoś tam publicznego wystąpienia formułował takie pytanie, czy taką wątpliwość, czy nad sztuczną inteligencją w ogóle badacze, naukowcy, tacy uczelniani, czy w ogóle prowadzi się takie badania? Czy one wyłącznie są już prowadzone przez przedsięwzięcia o charakterze biznesowym? Czyli, powtórzmy, nie rzecz nie w tym, że biznesowym, tylko że nie ja. A? Natomiast Ja bym Aha, dodał, że tak. jeżeli biznesowym, to jeszcze pół biedy. Moim zdaniem one są przedsięwzięciami wojskowymi. To też to od razu oczywiście pewnie się jedno z drugim wiąże siłą rzeczy. Natomiast, z punktu widzenia takiej, no możemy powiedzmy, ktoś zainteresowany rozwojem nauki może na chwilę wziąć w nawias ten wymiar powiedzmy militarny, biznesowy, no i spojrzeć na rozwój nauki, no i w pewnym sensie, oczywiście czynników rozwoju wiedzy i nauki było bardzo dużo.
Natomiast prawdopodobnie absolutnie podstawowym, fundamentalnym, takim warunkiem sine qua non rozwoju nauki i wiedzy, no jest po prostu swobodny obieg informacji, który no, po prostu są dwie głowy, to nie jedna. Ten swobodny obieg wystawia nas na krytykę, na weryfikację, na wielość programów badawczych, wielość formułowanych hipotez. Krótko mówiąc, ta swoboda, no, o której tak pamiętamy jeszcze, Immanuel Kant też zwracał na to uwagę, więc to dość wcześnie była świadomość tego, tej roli i rangi swobodnego obiegu wiedzy i informacji. No i podstawowe niebezpieczeństwo, mam wrażenie, w przypadku na przykład badań nad sztuczną inteligencją, podstawowe niebezpieczeństwo poza wszystkimi, o których mówimy i o których się wspomina, w kwestiach prawnych, nie wiem, jak ma się AI do sztuki, do obszaru tworzenia. Oczywiście, to wszystko jak gdyby prawda. Natomiast być może podstawowe niebezpieczeństwo polega na tym, że no właśnie nie będzie swobody badań i swobody obiegu informacji akurat tego obszaru. No właśnie, to tutaj akurat pasuje następne pytanie. Kto korzysta Pana zdaniem, a kto traci na działanie systemu, o którym pisze Manford? Mogłoby się wydawać, że korzystają ci, którzy są gdzieś tam na tak zwanej górze, a tracą ci, którzy są na tak zwanym dole, ale z nieco szerszej perspektywy patrząc, to chyba gdzieś ostatecznie tracą wszyscy, w tym sensie, że właśnie w dwojakim sensie tego słowa, a może tak by należało powiedzieć. A to z jednej strony sama rzeczywistość czy sam świat, który staje się efektem, w tym również oczywiście świat społeczny, który staje się efektem funkcjonowania tak pojętej mega maszyny, albo jeszcze inaczej, takiego sposobu funkcjonowania techniki, no po prostu jest światem gorszym, smutniejszym, brudniejszym, niebezpieczniejszym i tak dalej. To byłaby jedna rzecz. Druga, mniej równym, mniej egalitarnym i tak dalej. Druga rzecz, no to to, o której wspomniałem, zdaje się, że traci również na tym, stanie, ktoś by powiedział, patrząc na tempo, dynamikę rozwoju wiedzy i nauki, ale właśnie ten rozwój nauki właśnie, której kierunki, możliwe kierunki, no są być może jakoś ograniczane czy zubażane, zwłaszcza jeżeli no nie mamy tego swobodnego obiegu informacji naukowej. A spójrzmy na tą lekturę z pozycji zwykłych obywateli. Jakie Pana zdaniem są trzy najważniejsze lekcje dla tak zwanych zwykłych ludzi? Znaczy, dla zwykłych myślę, że to wnioski mogą być te same, co dla niezwykłych, jakkolwiek byśmy rozumieli to rozróżnienie, czy te różnice. Mnie się wydaje, że zwłaszcza, że, o może tak, bo może jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, a to może warto o tym wspomnieć. Są dwa tomy, prawda? Duża bibliografia, brzmi to trochę odstraszająco,
Ale mam wrażenie, że jest to akurat ten typ literatury naukowej, która ze spokojnym, z czystym sumieniem można chyba polecić no, każdemu w tym sensie, że jest to dobrze napisane, zrozumiałym językiem, z całym mnóstwem i danych, i anegdot, ale jest to napisane serio, w żadnym razie nie jest to po prostu tylko i wyłącznie popularyzacja nauki, mam wrażenie, że też może byłoby to nie najlepiej, gdyby pozostało takie, gdybyśmy wyszli z tej rozmowy właśnie z takim przekonaniem, że oto mamy do czynienia właśnie z taką dwiema cegłami, czy z książką właśnie, która nie jest przeznaczona dla wszystkich, więc jak najbardziej. Mnie się wydaje, że dość ciekawy jest ten pierwszy tom. Ten pierwszy tom, czyli to sięgnięcie w przeszłość człowieka, tę daleką, prehistoryczną, do paleolitu, bo tam Mumford formułuje kilka takich hipotez, które oczywiście trudno je jeszcze dzisiaj być może zweryfikować, natomiast one są takimi ciekawymi perspektywami patrzenia na człowieka. Ja bym tak bym do tego podszedł. Nie tylko jako do hipotez naukowych, które zweryfikujemy empirycznie, choć należy to zrobić, to jasne, ale również jako pewne propozycje innego spojrzenia na, no właśnie na człowieka, na rolę techniki i tak dalej, i tak dalej. Otóż można by powiedzieć, że wspominaliśmy o tym na początku, że w takim standardowym podejściu czy myśleniu o technice i o historii techniki, czy dziejach techniki, pochodzeniu techniki, roli techniki w życiu człowieka, cywilizacji, no to przede wszystkim właśnie zawsze zwracamy uwagę na te właśnie takie narzędzia, które człowiek wstawia pomiędzy siebie i naturę, i dzięki którym to narzędziom, no jakoś w tę naturę ingeruje i ją zmienia. Prawda? To znaczy, no nie wiem, pługiem wbijamy, wdzieramy się tak, w ziemię, aby wydrzeć jej jakieś tam plony. Za pomocą kilofa wbijamy się w skałę, no i wyrywamy ziemi jakieś surowce. Tak? Krótko mówiąc, te narzędzia, one, nazwijmy je takie narzędzia, powiedzmy, ingerencji, takie agresywne narzędzia, one przede wszystkim są właśnie tymi, które są odpowiedzialne za no, kolejne etapy rozwoju techniki. Oczywiście źródła energii, tak? Mamy właśnie najpierw zwierzęta i ludzi, czy właściwie zwierzęta ludzkie i nieludzkie, tak? Niewolnictwo, potem mamy te urządzenia mechaniczne, potem mamy parę, potem mamy elektryczność, prawda, energię jądrową, czyli zdolność do zaprzęgnięcia natury do tego, żeby nam dostarczała energii. Tymczasem właśnie Mumford zwraca uwagę, to jest piękny, przepiękny rozdział, na pojemniki. A to znaczy te wszystkie wgłębienia w ziemi, misy, wiadra, kosze, które i on zresztą je od razu kojarzy po pierwsze z czymś, co moglibyśmy nazwać takim żywiołem troski, opieki i również z rolą kobiet. W przeciwieństwie do tych bardziej, nazwijmy to tak, tych męskich, agresywnych narzędzi, tych właśnie służących wydzieraniu, czy właśnie zmianie,
Tymczasem właśnie te pojemniki, tak, wszelkiego rodzaju wazy, słoje, kosze, wiadra, misy, one służą no właśnie pewnej nie tyle napaści, ile przechowywaniu, trwałości. Tutaj ten wymiar czasowy jest istotny. One również służą kulinariom, prawda? To znaczy, żeby tam się coś ukisiło, prawda? Żeby coś się przechowało, żeby coś się nie zepsuło. I co ciekawe, jeszcze Mumford zwraca uwagę też na to, że o ile te, nazwijmy to właśnie, te agresywne narzędzia, prawda? Możemy ustawić sobie taką linię rozwojową, prawda? Od jakiegoś tam młotka, kamienia, poprzez tam młotek taki, prawda, mechaniczny, który wymaga użycia dłoni, aż po jakieś takie młoty pneumatyczne, prawda, i napędzane już energią elektryczną czy spalinową. Tymczasem, że one się właśnie zmieniają. Tymczasem, co ciekawe, powiada Mumford, właśnie te pojemniki bardzo szybko i bardzo wcześnie uzyskały swoją doskonałą formę. To znaczy zasadniczo dzbany, misy, kosze, wiadra wyglądały tak samo w tym górnym paleolicie jak dzisiaj. Oczywiście zmienił się tam materiał, to jest jasne, natomiast sama idea, sam koncept tego narzędzia w zasadzie jest taki sam. Co więcej, one nadal są przydatne, są absolutnie fundamentalne, na przykład gdy mówimy o kulinariach. Tutaj Mumford przy tej okazji, właśnie przede wszystkim właśnie w tym pierwszym tomie, jakby próbuje opowiedzieć trochę inną historię cywilizacji, cywilizacji, która jest w równie silnym stopniu, jak na rozwoju tych narzędzi, czy tego, co zwykle nazywamy techniką, oparta na doświadczeniu empirycznym, na zmysłowości, na rozwoju zmysłu. No bo jeżeli pomyślimy sobie o na przykład no właśnie kulinariach, no to do tego potrzeba i dotyku, i wzroku, i zapachu, i smaku, że cała praca cywilizacji, ona również dokonywała się w tym wymiarze zmysłowo-cielesnym, i tam dokonał się niemniejszy postęp, niemniejszy rozwój. Proszę pomyśleć o całym bogactwie, tak, kulinarnym świata, w porównaniu na przykład z tym, że nie wiem, kilka tysięcy czy tam kilkaset lat temu i współcześnie, no cały czas po prostu człowiek wydobywa ten węgiel. A tutaj właściwie, no tak, dokonał się jakiś tam mikrorozwój, jeżeli chodzi o sposób wydobywania, tempo wydobywania. Natomiast jeżeli przyjrzymy się temu wymiarowi zmysłowo-cielesnemu, no to gatunków, napojów, potraw, sposobów ich przyrządzania, to jest rozwój cywilizacji. Tutaj coś osiągnęliśmy. Więc wydaje mi się, że w tym pierwszym tomie jest bardzo dużo takiej próby, można powiedzieć, że pod tym względem jest tutaj trochę fragmentów optymistycznych, czy takiego może nieco życzliwszego spojrzenia na rozwój cywilizacji, że właśnie jest tam bardzo dużo takich elementów, czy takiego zwrócenia uwagi na ten rozwój, czy te aspekty rozwoju cywilizacji, które, jak powiadam,
nomen omen, owocowały wcale nie mniejszym bogactwem, wcale nie mniejszą złożonością i przede wszystkim przyczyniały się też do, i to jest kolejny wymiar, takiego no, duchowego też rozwoju, cielesnego, zmysłowego i duchowego rozwoju różnorakich kultur, nie tylko zresztą no właśnie naszej kultury, tej tak zwanej, cokolwiek to znaczy, zachodniej. Panie doktorze, czy lepsza przyszłość jest możliwa? Jakby nawiązuje do tego cytatu ze wstępu naszej rozmowy, czy człowiek dzisiaj może przejąć stery megamaszyny? Dzisiaj 2024. Ja to wiedział, to pewnie nie byłbym na tym miejscu, na którym jestem. Tylko w jakichś innych instytucjach, radach i tak dalej. Wydaje się, znaczy tak, ja nie mam oczywiście odpowiedzi na to pytanie. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Są pewne elementy, wracam na przykład do tego swobodnego obiegu wiedzy. Wydaje mi się, że to, że czasami może nie doceniamy tego aspektu, czyli żeby wiedza była, czy dystrybucja wiedzy, dostępność wiedzy, czy coś, co można by nazwać takim demokratyzmem. Demokratyzmem, takim naturalnym demokratyzmem wiedzy i rozwoju wiedzy naukowej. Wydaje mi się, że na przykład, że to jest bardzo ważny element, tak? Że o to na przykład warto walczyć. Być może nie widać od razu takiego bezpośredniego przełożenia, natomiast no jeżeli zgodzimy się z Mumfordem, że zarówno w przypadku egipskiej, jak i tej współczesnej, chociaż on pewnie ma na myśli bardziej amerykańską, tak, w latach 60., 70., jeżeli ważnym elementem tej konstrukcji megamaszyny była był ezoteryczny, właśnie utajniony charakter wiedzy, to jej demokratyzacja, pełna dostępność i taka autonomia rozwoju, chyba tak by należało to nazwać, no to jest pewien elemencik, który wyjmujemy z tej megamaszyny. Więc na przykład na to zwróciłbym uwagę. To też jest bardzo ciekawe w przypadku tego pierwszego tomu, ja wiem, że dzisiaj tak skupiliśmy nieco, no właśnie, w nieco pesymistycznym duchu na tym drugim tomie, ale też w tym pierwszym tomie też zwraca uwagę Mumford na je. Być może jest to zresztą ten obszar ludzkich cywilizacji czy ludzkich kultur, pochodzenie języka i źródła języka, którego nigdy nie uda nam się odkryć. Mamy oczywiście pewne hipotezy, również zresztą polscy badacze bardzo aktywnie uczestniczą, z Uniwersytetu w Toruniu, aktywnie uczestniczą w badaniach tych źródeł języka. Jedna zresztą z takich hipotez, do których no, znowu trudno być może to empirycznie tak potwierdzić w 100%, ale jest to jedna z hipotez. Mnie ona na przykład bardzo się po prostu tak podoba, moje serce skłania się ku tej hipotezie. No właśnie mówi o tym, że język nie narodził się przy okazji takich wspólnych przedsięwzięć typu polowanie, prawda, że najpierw mamy okrzyki, tak, i
Ta konieczność koordynacji dużych grup powoduje, że, że jest dobra okazja do tego, żeby rozwinął się język, prawda? Na przykład z rozkazu. A? Tylko, że język raczej się narodził z takiego bezużytecznego paplania czy plotkowania już wieczorem, już jak to polowanie się skończyło. Już sobie siedzimy przy tym przysłowiowym ognisku, tak, tej przysłowiowej jaskini. No i wtedy właśnie gadamy o niczym. Trochę obgadujemy, trochę właśnie opowiadamy się, co tam się zdarzyło, trochę zmyślamy, prawda? Trochę próbujemy przekonać kogoś innego do naszej wersji opowieści. No więc właśnie ten wymiar bezużyteczności, znaczy tam oczywiście da się jakąś tam funkcję zawsze przypisać, ale takiej dość swobodnej, jak powiadam, w dużej mierze no nie tak bezpośrednio sfunkcjonalizowanej czynności, jaką jest właśnie taka no, swobodna wymiana. To, no właśnie plotka. Właśnie plotka jako źródło języka, a nie właśnie taka czysta funkcjonalizacja. No więc wydaje mi się, że przy okazji też takich debat na temat AI ten wymiar funkcjonalności, to znaczy ta nasza nieraz taka troska, lęk, niepokój, że sztuczna inteligencja zastąpi nas w jakiś kolejnych, coraz wyższych funkcjach. Prawda? No nie wiem, badania na przykład pokazują, że sztuczni asystenci, tak? Są bardziej empatyczni aniżeli lekarze czy psychoterapeuci. Tak? No to właśnie prowadzone badania pokazują, że właśnie, że efekt empatii da się jakoś wymodelować, tak, czy zaimplementować właśnie w tych rozwijanych współcześnie, zresztą bardzo zróżnicowanych sieciach neuronowych, czy właśnie w sztucznej inteligencji. Mnie jakoś to nie dziwi, szczerze powiedziawszy. No, empatia jest też pewną funkcją, a lekarze są no, żywymi istotami z pewną historią, nie wiem, ze źle przespaną nocą, z porankiem, kiedy wstało się lewą nogą, z dzieckiem, które przyniosło tam dwóje do domu albo zbiło na kwaśne jabłko swojego kolegę, koleżankę. Krótko mówiąc, no nie jest to nic dziwnego, jakoś szczerze powiedziawszy. I natomiast, więc nie jest dziwne to, że maszyny, urządzenia, w pewnym sensie da się przecież prześledzić w ten sposób historię techniki, że rozwój techniki między innymi polega na tym, aby zastępować kolejne funkcje, które wcześniej wykonywali ludzie. To znaczy, to mogą być funkcje no, czysto fizyczne, prawda? Pewnie te może najłatwiej jakoś tam być może zastąpić. To mogą być funkcje organizacyjne, to mogą być funkcje poznawcze, ale też może właśnie jakieś funkcje, które pełnią nasze systemy emocjonalne, skądinąd powiązane przecież z poznawczymi. Natomiast to, co jest ciekawe, no to właśnie to wszystko, co być może, to jest pytanie rzecz jasna, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie teraz jakoś rzetelnie teraz. Może właśnie to wszystko, co się jakoś wymyka tej funkcjonalizacji, czyli to wszystko, co jest tych ludzkich życiach, może właśnie mało efektowne,
co jest takim, przepraszam za kolokwializm, takim bełtem, takim bigosem, takim bagnem, związanym też zresztą z bardzo nieciekawymi fenomenami, też oczywiście przemocą i tak dalej, ale również właśnie z bezużytecznością, również z zabawą. Być może to są te wymiary, które wymykają się, nie wiem, czy mega maszynie, no powiedzmy, że tym, co moglibyśmy jakoś swobodnie czy luźno nazwać tą techniką czy technicyzacją. I może nie ma nic tak bardzo strasznego czy zdrożnego, jeżeli właśnie to wszystko, co jest funkcjonalizowalne, no jakoś przeniesiemy na, czy przenosimy przecież ostatecznie, przeniesiemy na ten wymiar, no właśnie techniczny, czy na to całe oprzyrządowanie, czy instrumentarium techniczne, łącznie właśnie z różnymi formami sztucznej inteligencji. No dobrze, dobrze. To ostatnie pytanie. Jakiego ważnego pytania nikt jeszcze panu nie zadał w tematach, o których rozmawiamy i jaka jest na nie odpowiedź? Jest sporo takich pytań. Pewnie jest sporo takich pytań, które jeszcze nie padły. Nie wiem, czy jestem w stanie wymyślić jakieś takie pytanie. Przydałoby się jakieś takie pytanie, które dotyczy tu i teraz, tego, z czym się mierzymy jako ludzkość, gatunek ludzki, właśnie w kontekście megamaszyny. Tu mnie ciekawe by było, ale ja tego nie zrobię, od razu powiem i w tym sensie nie odpowiem na to pytanie, ale ciekawe byłoby, wydaje mi się, znaczy może troszkę sobie o tym mówiliśmy, napisanie jakiegoś takiego trzeciego tomu mitu maszyny, czyli zadania sobie takiego właśnie pytania o, no właśnie, o potencjalny trzeci tom. Czy jakąś taką kontynuację tych rozważań, gdybyśmy chcieli no, przyjąć te założenia, no może ewentualnie jakoś troszeczkę je zmodyfikować, te założenia Mumforda i troszkę to pociągnąć właśnie do współczesności, czyli na przykład do tej ery, tak, komputeryzacji, internetu, też naszej rzeczywistości trochę odmiennej, jednak politycznej, też jakichś nadziei i obaw związanych z rozwojem na przykład sztucznej inteligencji, też w związku z poruszaną współcześnie bardzo chętnie problematyką nierówności. Więc, no tak, gdybym miał takie sformułować, takie pytanie, może bardziej problem, czy może zadanie, no to właśnie taki trzeci tom mitu maszyny. Taki właśnie trzeciej dekady XXI wieku. To myślę, że to mogłoby być coś interesującego, ale siłą rzeczy nie sformułuję odpowiedzi teraz na to pytanie. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Mateusz Falkowski, doktor filozofii, prezes Fundacji na rzecz myślenia imienia Barbary Skargi. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję za zaproszenie i za poświęcony czas. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj. Myśl. Działaj.